Hakujemy kurs Vue. I nie, nie chodzi o kryptowaluty, to jest clickbait. Swoją drogą, krypto nie wygląda zbyt dobrze. To jest to, co nas będzie interesowało. Kurs, albo raczej kursy, czyli materiały szkoleniowe dotyczące Vue. Co to jest Vue? Vue to jest przystępny, wydajny, uniwersalny framework do budowania webowych interfejsów użytkownika. Wow, tutaj się ktoś mocno postarał. Same superlatywy. I tutaj mamy listę sponsorów, która wygląda dość obiecująco. Webowe interfejsy użytkownika. O co tu chodzi? Chodzi o programowanie oczywiście. Alternatywami dla Vue, albo raczej Vue jest alternatywą dla biblioteki, frameworka, jak zwał, tak zwał React i Angular. Angular, React i Vue to jakby trzy najbliższe rozwiązania. Interfejsy użytkownika? Dobrze, React to jest coś takiego. Facebook stworzył i używa platformy React, bibliotek, frameworka React, jak zwał, tak zwał, do tworzenia swoich stron. Jeśli ktoś kiedyś używał jakichś usług Google typu Gmail, kontakty, dokumenty i inne takie, to używał Angulara, bo na tej podstawie zbudowane są interfejsy użytkownika u Google i oni, albo raczej ich programiści, zajmują się rozwojem tej platformy. Ale my nie potrzebujemy do naszego zadania ani silnika okrętowego, ani silnika do czołgu. My potrzebujemy taki silnik od motocykla, od Hayabuzy. Przypuśćmy, że pojawił się inwestor, który zasugerował możliwość stworzenia interfejsu webowego. Przy czym jak to jest z potencjalnymi inwestorami? Jedyne co można mieć, to można mieć nadzieję, że coś z tego będzie. I wiadomo, że będziemy zaczynali od czegoś małego, w związku z czym próg wejściowy powinien być niewysoki. Żeby odpalić Reacta czy Angulara, potrzebujemy dość solidne zaplecze programistyczne po stronie serwera, a Vue daje zbliżone możliwości i występuje jako biblioteka JavaScript, którą ładuje się tak jak wiele innych bibliotek w momencie, gdy otwierasz jakąś stronę, jakieś biblioteki JavaScript się ładują, więc jest łatwiejszy w prototypowaniu. Mniejsza o szczegóły. Tak wygląda strona, czyli interfejs użytkownika zbudowany przy pomocy Vue i jest to jednocześnie bardzo pożyteczny zasób materiałów edukacyjnych dotyczących tego, w jaki sposób go używać. Czyli jeśli wejdziemy sobie do pierwszego materiału, który jest bezpłatny, wszystkie odcinki, wszystkie elementy są dostępne, otwarte. Mogę sobie na to kliknąć. Obejrzeć film instruktażowy, w którym budujemy prostą stronę, sprzedajemy skarpetki i zmieniamy ceny i dodajemy coś do koszyka, inne takie pierdoły robimy, mniejsza o to. To jest tylko po to, żeby zobaczyć, jak to działa od środka na jakimś prostym przykładzie. I mamy dostęp do kodów źródłowych, gdzie możemy sobie poćwiczyć. No i super. Ale jeśli wejdę do materiału dla zaawansowanych, to widzimy, że pierwszy materiał wideo jest dostępny i możemy go sobie obejrzeć, ale wszystkie kolejne i wszystkie kolejne strony, inne materiały są z kudeczką. Jeśli chcę sobie na to kliknąć, to pojawia się informacja o tym, że muszę to odblokować, a jeśli chcę to odblokować, to pojawia się informacja, że muszę sobie kupić dostęp. Dostęp kosztuje $15 miesięcznie, przy czym trzeba zapłacić za rok z góry, co nieznacznie podwyższa całą cenę. Na szczęście, jeśli spojrzę na lewo, widzę, że mam tutaj ofertę $25 za miesiąc, ale nie muszę wykupywać całego roku. Czego możemy się tutaj nauczyć? Że tak naprawdę tylko ta oferta jest prawdziwa. Bo jeśli oferujemy materiały dla programistów,
to jeśli ktoś zna choćby podstawy programowania i będzie miał dostęp do tych materiałów, to wiadomo, że skopiuje je na swój komputer, czyli miesiąc powinien wystarczyć. I $25 to jest cena w miarę sensownej książki, z której można by się było czegoś nauczyć, czyli to jest jedyna rzeczywista oferta. Ta istnieje tutaj tylko po to, żeby stworzyć rodzaj zasłony dymnej i dać potencjalnemu klientowi, potencjalnemu kupcowi iluzję uczucia tego, że jest sprytny, że ma jakiś wybór, bo wiadomo, że tej opcji raczej nikt nie wybierze i że może się zdecydować na coś, co jest potencjalnie dużo korzystniejsze w porównaniu z tą ofertą, $189. A cała ta część to jest jedynie pięknie przygotowana szata graficzna, na której jest napisane most popular. A czy to jest najbardziej popularne? Wątpię. Jeśli jeszcze raz przeładuję tą stronę, to ładnie skacze, coś tu się zmniejsza, cyferka jest przekreślona. Wszystko to jest stworzone jedynie po to, żeby podarować naszemu mózgowi, czy mózgowi kupca, odrobinę dopaminy. Nie wezmę tej bezsensownej oferty, jestem za sprytny, wezmę tą, ale tak naprawdę tylko o tą chodzi. No dobra, przypuśćmy, że kupię dostęp do wszystkich materiałów i przez miesiąc będę mógł je przeglądać. Pytanie, czy będę w stanie je jakoś zachować na swoim komputerze. I w tym miejscu zaczynamy nasze hakowanie. Zaczniemy od poziomu podstawowego. Wejdziemy sobie do tych materiałów, które są dostępne w całości. Ok, zatrzymam sobie ten film i spróbuję wykonać po kolei te kroki, które wykonałby przeciętny użytkownik, czyli najpierw spróbuję zapisać tą stronę. Zapisz stronę, zapisz, patrzymy co się pobrało, jakieś pliki, jeśli spróbuję je uruchomić i nie wygląda to dobrze, bo nie widzę filmu, nie widzę tych wszystkich rzeczy, które tam są opisane, słabo, czyli nie mogę tego zachować w zwyczajny sposób. Dobrze, usuńmy to. Jestem sprytny, mam w swojej przeglądarce Google Chrome pluginy, dodatki, które pozwalają na zachowywanie stron internetowych. Są specjalnie do tego przeznaczone. Wybiorę tego. Save page. Coś się zachowało. Spróbujmy to otworzyć. Jej, jest lepiej. Widzę wszystkie opisy, które były na stronie i mam zapisane linki do materiałów źródłowych, które działają i się otwierają, ale sam film nie działa. Nie wiem, co tutaj ten instruktor mówi. To jest jakby ważne. Czyli nic z tego nie wyszło. Spróbujmy z tym single file. Coś się pobiera. Efekt. Ok, znowu widzę wszystko, co chcę widzieć, ale film nie działa. Wyrzućmy to. Save as HTML. Spróbujmy z tym. Coś się dzieje. Otwiera, ale też nie potrafi otworzyć filmu. Słabo. Co tu jeszcze mamy? Spróbujmy tego. Ta sama historia. Widzę wszystko, co jest na stronie, ale filmu nie mogę zachować. Nie poddawajmy się jeszcze. Gdy kliknę na filmie, przesyłaj, drukuj, odśwież, wyświetl źródło, jakieś napisy, przyjmijmy, że nie wiem, co to jest. Wyświetl źródło ramki, przyjmijmy, że też nie wiem, co z tym zrobić. Zbadaj. Tu w ogóle pokazało się coś dziwnego. To są narzędzia programistyczne, które istnieją w każdej przeglądarce. Jeśli naciśniemy na klawiaturze F12, to pojawiają się i znikają. Teraz tutaj mamy kod, czyli to, co widzi komputer, a tutaj mamy to, co nam prezentuje w formie graficznej. Jeśli wybieram elementy po tej stronie, to podświetlają się po tej stronie, widzimy czego dotyczą, mogę się zagłębić stopień niżej i niżej i niżej i tak dalej, i tak dalej.
aż w końcu znajdujemy coś, co się nazywa iframe. Jeśli ktoś zna trochę język HTML, to wie, że to jest ramka, src źródło tej ramki i ono sięga gdzieś na serwer player-vimeo.com i to jest wideo numer, tutaj jest numer tego filmu, ale przyjmijmy na razie, że nie wiem jeszcze, co to jest. Więc moje opcje się skończyły. A może nie do końca. Spróbujmy zmienić przeglądarkę internetową. Użyjmy przeglądarki internetowej Firefox Developer, czyli wersja dla deweloperów, dla programistów. I teraz, jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy na film, widzę, że mam tutaj jedną dodatkową opcję, której w Chromie nie było, ta ramka. Mogę wybrać otwórz ramkę w nowej karcie. Jest nasz film. Jest adres tego filmu w internecie, player-vimeo.com. Numer filmu i po znaku zapytania jakieś dane. Nie wiadomo, czy to jest hasło i ID, czy co. Na razie w to się nie wgłębiamy. Interesuje nas jedynie ta część. Więc tą końcówkę skasujemy. Ok, film działa. Gdybym wziął następny, który jest w kolejności, tu wpisał jedynkę, to chyba nie jest szkolenie, o które nam chodzi. Le. Jeśli weźmiemy sobie następny w kolejności, to chyba też nie to. Zupełnie mnie to nie bawi. Vimeo to jest taki nieco bardziej ambitny YouTube, gdzie można również umieszczać swoje filmy odpłatnie i pozwala na zahasłowanie filmu. Dlatego można budować swoje strony, swoje materiały szkoleniowe w ten sposób, że dostęp do nich będzie miał tylko ten, kto pozna hasło. Ale szukanie na Vimeo na podstawie numeru filmu kolejnego materiału z tego szkolenia nie ma sensu, nie ma szans, żebym tutaj coś znalazł, bo tych filmów są miliony, więc muszę mieć do nich dostęp ze strony szkoleniowej. Ale jak już się przekonaliśmy, mogę sobie ten film otworzyć w zakładce, czyli prawym przyciskiem myszy, ta ramka, czyli skrót R na klawiaturze i w nowej karcie J na klawiaturze, czyli prawy przycisk myszy RJ otwarte. Następny film. Prawy myszy RJ otwarte i następny. Ok. Wszystkie filmy są otwarte w zakładkach. Co z tego? Ano to, że mam dodatek do Firefoxa, który się nazywa OneTab i po naciśnięciu zachowuje wszystkie te zakładki w postaci listy. A tą listę mogę udostępnić jako stronę internetową, którą mogę zapisać. Teraz zaglądam do mojego katalogu pobrane. Widzę, że tutaj jest ta zapisana lista. Jeśli ją otworzę, tu jest pierwszy film, tu jest siódmy i tu jest jedenasty. Ok, czyli filmy już mam zapisane. Teraz pozostaje tylko zapisać resztę stronki. Po kolei nacisnąć na każdy z elementów szkolenia i wybrać Save Page. Spróbuję to zrobić. Ok, przeklikałem to wszystko, co tam było, i tutaj mam zapisane filmy, a tutaj mam zapisane poszczególne strony z materiałami do przeglądania i z dostępem do kodu źródłowego, jeśli istnieje taka potrzeba. No i super. Wnioski. Zwykłe przeglądarki internetowe nie mają wszystkich zaawansowanych funkcji. Jeśli użyjemy przeglądarki dla deweloperów, nagle okazuje się, że jeśli na coś kliknę prawym przyciskiem myszy,
Tutaj są jeszcze jakieś dodatkowe gadżety, czyli przeglądarka jest ważna. Dodatek OneTab pozwala na zachowywanie wyników wyszukiwania wielu zakładek w postaci listy, czyli to jest dodatek, w który warto się zaopatrzyć. I z dodatków do zachowywania stron Save Page wydaje się najbardziej użyteczny, ale jak widzimy, nie wszystko potrafi zachować poprawnie. No dobrze, czyli instrukcja dla kogoś, kto nie zna się na programowaniu w języku HTML, jest jasna. Trzeba mieć dobrą przeglądarkę i odpowiednie dodatki i da się wszystko zachować. A teraz wyobraźmy sobie, że coś wiemy na temat HTML, czyli naciskamy F12 i widzimy, że tutaj jest źródło strony i tu jest dużo tajemniczego tekstu. Co nas interesuje? Interesuje nas HTML, bo to jest najważniejszy znacznik, od którego zaczyna się strona i chcemy wszystko, co się tutaj zaczyna i kończy na zamkniętym HTML, czyli klikam sobie prawym przyciskiem myszy, robię kopiuj, wewnętrzny HTML, otwieram edytor tekstowy, ja używam czegoś, co się nazywa Genie, w Windowsie to pewnie mógłby być Notepad++ i tutaj wklejam to, co się skopiowało. I tu jest dużo dziwnego tekstu, to na razie nas nie interesuje. OK, czyli zapiszę sobie ten plik. Zapisz jako 11.html. Zapisz. Skoro zapisałem ten plik jako HTML, to mój edytor rozpoznaje znaczniki i wszystko zmieniło trochę kolor, także możemy rozpoznać poszczególne elementy nieco lepiej. A teraz to, co zapisaliśmy, spróbuję otworzyć w przeglądarce. Czy film działa? Działa. Wszystkie materiały widać? Widać. Wniosek. Mieć dobrą przeglądarkę, mieć dobre pluginy, to jest bardzo użyteczne i to ułatwia sprawę, ułatwia życie. Ale wiedza, znajomość tematu, bije te wszystkie pluginy na głowę. Jeśli wiem, czego szukać i co skopiować, to mogę to zrobić. I w ten czy inny sposób mieć kopię na swoim komputerze. Teraz pozostaje pytanie natury etycznej. Jeśli będę miał dostęp do wszystkich tych kursów i wszystkie kudeczki będą odblokowane, a ja już wiem, że jestem w stanie to wszystko skopiować, to czym powinienem wykonać kopię na swoim komputerze dla własnych potrzeb? Co o tym sądzisz? Napisz w komentarzu pod filmem. Poza tym, jeśli masz jakieś problemy, pomysły, pytania, też napisz o tym pod filmem. Może na tej podstawie uda mi się przygotować jakiś fajny filmik. Jeśli udało tobie się dotrzeć aż do tego miejsca, to jestem pełen podziwu i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócisz. Czyli co? To tyle na tą chwilę. Cześć.